Więc mamy ostatnie warsztaty już w temacie małżeństwo i rodzina. Ja chcę dzisiaj mówić na temat dzieci. Chciałbym całe nasze spotkanie teraz już poświęcić na temat dzieci. Pierwszą taką rzeczą, o której chcę powiedzieć, to jest w ogóle, to jest temat antykoncepcji. Temat związany z tym, żeby nie mieć dzieci. A więc nauczanie o dzieciach zaczynamy od tego, żeby jak nie mieć dzieci. I pierwszą podstawową rzeczą, którą trzeba wiedzieć, to jest to, że to, czy ktoś chce mieć dzieci, czy nie chce mieć dzieci, to jest jego prywatna sprawa. To nie jest sprawa Boga. To nie jest coś, co jest dyrektywą Boga. Powiem wam, dlaczego tak jest. Powiem wam coś, co może nie słyszeliście tego nigdy. Początek Pisma Świętego, kiedy Bóg stwarza człowieka, to mówi do mężczyzny, kobiety: rozmnażajcie się i rozradzajcie i zapełniajcie ziemię. Teraz na tej podstawie bardzo dużo religijnych stronnictw wytworzyło pewnego rodzaju myśl i tego nauczają jako doktryny, że dzieci mieć należy. No i że antykoncepcja to jest rzecz, która jest grzechem. Kościół katolicki to w ogóle w tym przoduje, tam cała frakcja, ale zaraz wam wyjaśnię, o co tu w ogóle chodzi w tym całym interesie. W ogóle najpierw wam powiem, dlaczego Kościół katolicki w tym przoduje. Bo Kościołowi katolickiemu, jako organizacji państwowej, bo to nie jest Kościół, ja podkreślam, to się tak nazywa. Ja ostatnio o tym napisałem i też bardzo was proszę, żebyście naprawdę jako Boży słudzy włożyli to sobie do głowy, że Kościół katolicki to nie jest Kościół. To się nazywa Kościół. To jest Republika Watykańska. I ta Republika Watykańska ma swój rząd. Może nawet tak nie nazywa do końca, bo to już takie, ale generalnie z strony politycznej to jest państwo. Państwo. To państwo ma swoją stolicę, ma swój rząd, ma wszystko. I to jest to. I teraz dlaczego temu państwu zależy na tym, żeby nie stosować antykoncepcji? Bo im więcej będzie to państwo miało członków, tym lepiej. To bardzo proste. Oto filozofia Kościoła katolickiego, dlaczego nie należy stosować antykoncepcji. Ponieważ im więcej, tym lepiej. To proste. Kościół katolicki funkcjonuje na zasadach wrodzenia. Rozumiesz? Wrodzenia, jak każde państwo. Jesteś, urodziłeś się w Polsce, jesteś kim? Polakiem. Dostajesz NIP, proszę ciebie, płacisz podatki, a więc im więcej Polaków, tym lepiej. Tak? Tym więcej mocy przerobowej, tym więcej siły i tak dalej, i tak dalej. I Kościół katolicki, on działa w tym samym systemie. Im nas więcej, tym lepiej. To bardzo proste historie. To nie trzeba wiele filozofii słyszeć. Ale zasadniczo wszystko to podpiera się pewnego rodzaju informacją doktrynalną, że Bóg powiedział: rozradzajcie się, rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. Tylko teraz posłuchajcie. Rozradzajcie się i napełniajcie ziemię zakończyło swój bieg, wiecie kiedy? 2000 lat temu. Od 2000 lat informacja biegnie taka: oto bliski już koniec. Nie nakręcamy koniunktury homo sapiens. Rozumiecie? Bo to jest niekonieczne. Stąd Pawłowe nauczania, który nie ma żony i nie ma dzieci, tak? I mówi tak: chciałbym, abyście wszyscy byli tacy jak ja. Paweł w ogóle nie ma żadnego problemu, żeby tak głosić.
A więc, skoro Paweł apostoł nie ma żadnego problemu, żeby tak głosić, tak? To my musimy zastanowić się nad meritum zagadnienia, o co chodzi. Czy posiadanie dzieci, tak? Inaczej, od kogo zależy posiadanie dzieci? No, od ludzi. Tak, od ludzi. Czyli to ludzie decydują, czy chcą mieć dzieci, czy dzieci mieć nie chcą. Mając, jako chrześcijanie, jednocześnie mając informację, że to wszystko idzie ku upadkowi, prawda? No to można się skłonić do teologii hiobowskiej, mówiącej, niech będzie przeklęty dzień mojego narodzenia. I lepiej, gdybym się wcale nie narodził, bo bym miał lepiej. I mówi, jako poroniony płód bym miał lepiej, niż jak się urodziłem. No i tak naprawdę facet ma rację. Niestety, ale facet ma rację. Bo gdyby się w ogóle nie narodził, tak, to by nie przeszedł Gehenny związanej z całym tym kotłem, który miał. Zgadza się? Gdyby umarł jako płód, byłby poroniony, tak, to szybciutko poszedłby do nieba i miałby temat zamknięty. Amen? A tak, wiemy, co przeszedł Hiob. A więc, niestety, Hiob mówi prawdę. Tak? Wracając do meritum sprawy antykoncepcji, to, czy małżeństwa decydują się na to, aby mieć dzieci, czy nie, to jest ich prywatna sprawa. Małżeństwo nie musi mieć dzieci, albo może mieć dużo dzieci, jak chcą. To jest ich sprawa. I nigdy nie wolno nikomu mówić, że ma mieć dzieci, albo że nie ma, że ma nie mieć dzieci. A już nie daj Boże prorokować komuś. Jak ci ktokolwiek będzie prorokował, że będziesz miał dzieci, rozumiesz? Że będziesz miał dziewczynkę, chłopca, kogoś tam innego, rozumiesz, to od razu wiedz, że ten człowiek fałszywie prorokuje. To jest nieprawda. Nie prorokuje się o takich rzeczach, ponieważ to, czy ktoś chce mieć dzieci, czy nie chce mieć dzieci, nie jest wynikiem czego? Objawienia, nie jest wynikiem powołania, tylko to jest wynik suwerennej decyzji człowieka. To mąż i żona decydują, czy chcą mieć dzieci. I mąż i żona decydują, czy nie chcą mieć dzieci. To mąż i żona decydują. I to wszystko. I antykoncepcja jest normalną rzeczą w pożyciu małżeńskim. I wszelkiego rodzaju antykoncepcja jest rzeczą normalną. Za wyjątkiem jednej rzeczy, i teraz ja mówię tak, to jest moje subiektywne. Teraz się dzielę z wami subiektywną rzeczą. Nie pan to mówi, lecz ja. Ja osobiście jestem przeciwnikiem antykoncepcji na poziomie tabletek wczesnoporonnych. Ja. Jestem przeciwnikiem tego. Ale to nie oznacza, że ty masz być tym przeciwnikiem. To jest twoje osobiste prowadzenie. Rozumiesz? To jest twoje osobiste prowadzenie. Ja bym nie wyraził zgody na to, aby moja żona przyjęła tabletkę wczesnoporonną. Nie ma zgody w moim sumieniu na to. Ale to jest moje sumienie. Ja bym tak postąpił. Każdego rodzaju, natomiast inna antykoncepcja, tak? Ona jest absolutnie dozwolona. Absolutnie też potrzebna w sytuacji, kiedy nie chcemy mieć dzieci. Jeżeli chodzi też o antykoncepcję, to trzeba poważnie zastanowić w ogóle, co stosujemy, bo większość środków farmakologicznych to są środki związane z zaburzeniami na poziomie hormonalnym, więc to też trzeba być mądrym. Bo rozpieprzyć sobie system hormonalny można bardzo łatwo, a złożyć go do kupy później to nie jest już tak łatwo. Ok? Więc tu się trzeba zastanawiać. Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju mechaniczne rzeczy, no to też jest tak naprawdę w tym wszystkim, może nie totolotek, ale trzeba być też w tym wszystkim mądrym. Wszelkie spirale, prezerwatywy, globulki antykoncepcyjne i tak dalej, plemnikobójcze, to działa albo nie działa czasem. To tak jest różnie. Zależy od produktu. Nie? Ja osobiście jestem największym zwolennikiem stosunku przerywanego. Dlaczego? Bo biorę autorytet nad wytryskiem. A w tym jestem najlepszy. W braniu autorytetu.
Więc ja postępuję zgodnie z poziomem mojej wiary. Tak jak mówi Słowo. Zgodnie z miarą wiary. I moja wiara taka jest. To jest moja wiara. Jestem w tym dobry. Chodzi o to, że musisz zrozumieć, że antykoncepcja, ona leży w twojej gestii i musisz być mądry, jak jej używać. Tak? To jest po prostu to. Nie mówimy o tym, czym jest aborcja, bo aborcja to nie jest antykoncepcja, tylko morderstwo. Dzisiaj nie rozmawiamy o tym, czy wolno mordować, nie? Tak? Tylko rozmawiamy o antykoncepcji. Bo aborcja to nie jest antykoncepcja. Zdaniem mojego sumienia, jeżeli powstało dziecko, to dziecko powinno się urodzić. To jest moje, tylko i wyłącznie. Rozumiecie? Ale to człowiek decyduje, czy chce mieć dzieci, czy nie chce mieć dzieci. I tak naprawdę, jeżeli nie chcesz mieć dzieci i przychodzisz do Boga i mówisz, Panie Boże, ja nie chcę mieć dzieci, tak? Ja w imieniu Jezusa ogłaszam, że nie będę miał więcej dzieci. To jest w ogóle pierwsza rzecz, którą powinieneś zrobić, jeżeli nie chcesz mieć dzieci. I od tego będzie dalej wychodziła twoja mądrość związana z antykoncepcją. Oczywiście są tacy ludzie, którzy mają taki pomysł, nie są tylko jedni ludzie, jest wielu takich ludzi, którzy mają pomysły na antykoncepcję tego rodzaju, że mówią, Ojcze, w imieniu Jezusa, my nie chcemy mieć dzieci i lecą do spodu, a potem się dziwią, że już jest 6. I mówią, widocznie Pan tak chciał. Nie, Pan tak nie chciał. Leje się głupi i ma 10. Prosta sprawa. Rozumiem, Pan tak nie chciał. Ty tak chciałeś. Tak załatwiłeś sprawę. Tak? Trzeba po prostu jasno sobie te rzeczy w ogóle tutaj położyć, nie? Więc tak na tyle o antykoncepcji i nie szczypiemy się z tym, nie bawimy się, nie zastanawiamy się, szukamy Bożej mądrości po prostu w tym i nie myślimy też, czy Pan by chciał, że miał dzieci, czy Pan by nie chciał. Nie. Czy Ty chcesz mieć dzieci, czy Ty nie chcesz mieć dzieci. Chcesz mieć dzieci, mieć dzieci, nie chcesz mieć dzieci, nie mieć dzieci. Tak? I tyle. Co powołasz z nieba, te dzieci to przyjdą. Nie powołasz, nie przyjdzie. Wiesz, o co chodzi. Nie ma tak, że tam jest, że to bawimy się w futolotek. Także małżeństwa, bądźcie wolne, czy tam przyszłe małżeństwa w tych tematach, jeżeli chodzi o antykoncepcję.